To był lipiec, ciepły lipiec, kiedy przyszli. Jakby nieszczęść było mało po tej wojnie. Gdybym chociaż jakiś sen proroczy przyśnił. Lecz tej nocy wszyscy spaliśmy spokojnie. Gdyby jakiś dobry anioł ostrzegł we śnie mnie lub matkę, albo moją biedną siostrę, że Judasza mamy także u nas we wsi, że tragiczne odtąd będą nasze losy, że już siostry mojej więcej nie zobaczę i że ojciec ani matka jej nie ujrzą, że łez w końcu zabraknie nam do płaczu. Nie wiedziałem, bo to wszystko przyszło później. To był lipiec, ciepły lipiec, wcześnie rano. Trzech ich było, dwóch soldatów, jeden lejtnant. Krótkie słowa, etat szpion i ją zabrano. Skrępowano jej na plecach drutem ręce. Matka palto na ramiona jej włożyła, tylko łzy otarła ręką, cicho płacząc. Zyta, Zyta, tylko cicho tak mówiła. Pewnie czuła, że jej więcej nie zobaczy. Pewnie serce jej matczyne powiedziało, że jej życie stanie się czekaniem i że życia tego będzie jeszcze mało, by usłyszeć w końcu córki swej wołanie. Zaraz obok stał dom, dzisiaj stoi jeszcze. Tam na piętrze katowali ich oprawcy. Krew na ścianach, na podłogi, każdej desce. Ja widziałem ta krew, ciągle na mnie patrzy. Krzyki bitych było słychać w dzień i w nocy. Głuchy tupot po drewnianych schodach. Krzyk kacapów mieszał się z krzykiem pomocy, głosem modlitw kierowanych wprost do Boga. Ja widziałem leżąc cicho na poddaszu moją siostrę, gdy ją rano prowadzali, żeby obmyć mogła krew ze swojej twarzy. Później znowu ją ze sobą zabierali. Nocy pewnej samochody podstawili. Ja uciekłem i już tego nie widziałem. Ładowali wszystkich, potem wywozili. Już siostry swojej więcej nie ujrzałem. Wywozili ich w nieznane gdzieś do lasu. Księżyc ronił łzy srebrzyste nad ich losem. Gasły życia, jakby świece ktoś pogasił, jakby sierpem ktoś pościnał nagle kłosy. Poprowadził demon śmierci leśną ścieżką, stawiał rzędem ich nad rowem po kolei. Demon w czapce z gwiazdą i w ręku z pepeszką strzelał w głowy, pewnie wszyscy tak zginęli. Nie wiadomo, jaka ziemia kości kryje, jakie lasy kryją ich wołanie. Jedno pewne, że już żadne z nich nie żyje. A gdzie leżą, Ty wiesz tylko, Panie. Tak tu żyje 80 lat z nawiązką,
Jedno zdjęcie ciągle w domu u mnie wisi. Na nim zawsze uśmiechnięta moja siostra. Lat 20 wtedy miała, kiedy przyszli. Lat 20 miała i przed sobą życie, które przerwał pewnie jeden strzał nad rowem. Chciałbym świeczkę móc zapalić jeszcze zycie. Chciałbym stanąć jeszcze kiedyś nad jej grobem.